Cześć, witam i zapraszam na kolejny odcinek Historii na Szybko. Dzisiaj kolejna część materiału poświęcona bitwie pod Grunwaldem, w której omówimy polsko-litewską i krzyżacką strategię, pierwsze ruchy w drugiej fazie wojny oraz polskie chorągwie. 24 czerwca 1410 roku minąć miał rozejm z zakonem krzyżackim. Przypomnijmy, że ustalony przez Władysława Jagiełłę i Witolda plan zakładał wkroczenie na czele połączonych sił do Prus, aby przy przeważającej przewadze liczebnej sprowokować krzyżaków do stoczenia walnej bitwy. Ulrich von Jungingen raczej zdawał sobie sprawę z tego planu oraz przewagi wroga. Wiedział jednak także, iż polsko-litewskie uderzenie w samo serce Prus, być może zagrażające stolicy w Malborku, podkopałoby autorytet i prestiż zakonu. To było dla niego nie do przyjęcia. Atak musiał być więc odparty na polu bitwy. Wielki mistrz prawdopodobnie liczył na to, że przewaga w uzbrojeniu nad Litwinami oraz doświadczeniu bojowym nad Polakami przyniesie mu zwycięstwo. Polskie rycerstwo nie brało udziału w konflikcie na tak dużą skalę od blisko 80 lat, kiedy to technicznie zakon pokonał Władysława Łokietka w wojnie. Dla kontrastu krzyżacy niemal bez przerwy walczyli w tym czasie z Litwinami. Konrad nie wiedział jednak, z którego kierunku nastąpi ten atak. Władysław Jagiełło nakazał wzmocnienie przygranicznych garnizonów, wobec czego do krzyżaków docierały sprzeczne wieści o zbieraniu wojsk na granicy z Nową Marchią czy też na Kujawach. Ich szpiedzy donosili także o pospiesznie zbieranych przez Polaków zapasach drewna, co wróżyć mogło budowę mostu celem przeprawy przez Wisłę. Ta nastąpić mogła jednak na sporym odcinku tej rzeki, od Mazowsza po Bydgoszcz. Logicznym kierunkiem mogła być na przykład wyprawa celem odzyskania ziemi dobrzyńskiej. Bardziej jednak kierownictwo krzyżackie spodziewało się ataku na Pomorze Gdańskie, do którego strona polska wciąż miała roszczenia. Aby móc sprawnie zareagować na obydwa scenariusze, wielki mistrz skupił swe główne siły w okolicach Świecia, a więc na lewym brzegu Wisły. Umocnił jednak także załogi zamków na wschodzie Prus, obawiając się tam ataku litewskiego. Władysław Jagiełło i Witold zdołali skutecznie ukryć przed wrogiem swe zamiary. Ich plan zakładał bowiem przekroczenie Wisły w Czerwińsku na Mazowszu, po czym wkroczenie do Prus, kierując się bezpośrednio na północ. Już na początku czerwca Wielki Książę wyruszył na czele swych sił na zachód. Aby jak najdłużej ukryć ten fakt przed wrogiem, Litwini podróżowali na południe od dzikich puszcz dawnej Jaćwięży, oddzielającej Prusy od Litwy i Mazowsza. Siły te były pokaźne, jednak według szacunków o połowę mniej liczne niż polskie. Tymczasem 24 czerwca, a więc gdy mijało zawieszenie broni, do Wolborza na ziemi sieradzkiej przybyło wezwane przez polskiego króla małopolskie rycerstwo, z którym wyruszył na północ. Do Czerwińska zmierzało także z zachodu rycerstwo wielkopolskie. Wymarsz polskich i litewskich sił został zaplanowany w taki sposób, aby w miarę możliwości dotrzeć do celu w tym samym czasie. Zdając jednak sobie także sprawę z możliwości węgierskiego ataku od południa, król pozostawił niewielkie siły na ziemi sądeckiej, pod dowództwem kasztelana lubelskiego Jana ze Szczekocin. Aby jak najdłużej zachować plan ataku w sekrecie, przeprowadzono także działania dywersyjne. Tuż po wygaśnięciu rozejmu, a więc po zachodzie słońca 24 czerwca, polskie wojska spustoszyły należące do zakonu wsie na Kujawach, leżące po drugiej stronie Wisły i naprzeciw Torunia. Co ciekawe, w mieście tym przebywał wtedy akurat Ulrich von Jungingen, dla którego widok palonych posiadłości zakonnych musiał być bardzo frustrujący. Podobne działania przeprowadzili w tym czasie Litwini, najeżdżając na ziemię zakonu w dolnym biegu rzeki Niemen. Wielki mistrz prowadził akurat w Toruniu rozmowy z posłami swego sojusznika, Zygmunta Luksemburskiego. Aby zyskać na czasie i zorientować się w polsko-litewskich zamiarach, poprosił ich o zaaranżowanie przedłużenia rozejmu. Gdy 26 czerwca węgierscy posłowie przybyli z tą propozycją przed oblicze Jagiełły, ten wyraził zgodę. Dłuższy rozejm ułatwiłby mu bowiem przeprowadzenie koncentracji sił. Nowe zawieszenie broni trwać miało do 4 lipca. Trzydziestego lipca Władysław Jagiełło dotarł na czele sił małopolskich nad Wisłę, stając naprzeciw punktu zbornego w Czerwińsku.
Jednocześnie w wyznaczonym czasie przybyły tam także wojska wielkopolskie. Polska armia została więc tym samym połączona. Tak jak mówiłem wcześniej, poczty, a więc rycerz kopijnik plus strzelcy przyboczni lub pachołkowie, wchodziły w skład chorągwi. Wliczając przybyłe później trzy chorągwie mazowieckie, polskich chorągwi było 50 lub 51, zależnie od tego, czy zaliczymy do nich także chorągiew Zygmunta Korybutowicza, o której powiemy później. Dzięki relacji kronikarza Jana Długosza znamy ich liczbę, nazwy i wygląd sztandarów, choć w tym przypadku jest to jedynie opis słowny. Sztandarów tych, w przeciwieństwie do zdobytych chorągwi krzyżackich, niestety nie zachowano. Długosz wymienia także z imienia oraz herbu niektórych członków oraz dowódców chorągwi. W tym przypadku starałem się pokazać ich w odpowiednich barwach. Jeżeli jednak takiej informacji nie ma, to przedstawiłem rycerzy w barwach danej chorągwi. Większość zbrojnych skupiona była w chorągwiach ziemskich, zrzeszających rycerstwo z danego terytorium. Rycerze wielkopolscy walczyli pod dwoma chorągwiami: poznańską i kaliską. Na sztandarze poznańskim widniał biały, niekoronowany orzeł na czerwonym polu, a więc symbol o bardzo długiej tradycji, utwierdzony zwłaszcza pod koniec XIII wieku przez księcia wielkopolskiego i późniejszego króla Przemysła II. Z kolei chorągwią ziemi kaliskiej była koronowana głowa tura na szachownicy, symbol, który wcześniej rozciągał się na całą Wielkopolskę. Pomimo historycznej rywalizacji wielkopolskich i małopolskich możnych, Wielkopolanie przybyli na wezwanie króla licznie. Ponadto ramię w ramię walczyli rycerze z rodu Nałęcz i Grzymała, którzy przed wstąpieniem Władysława Jagiełły na tron toczyli w Wielkopolsce wojnę domową. Dalej widzimy chorągiew ziemi sandomierskiej z siedmioma gwiazdami na niebieskim polu oraz trzema czerwonymi i żółtymi belkami. Mamy także chorągiew ziemi sieradzkiej z połową czerwonego lwa na białym polu i białego orła na czerwonym oraz ziemi łęczyckiej z połową białego lwa i czarnego orła na polu żółtym. Te dwa ostatnie symbole wywodzą się od piastów kujawskich, którzy zostali przeniesieni na ziemię sieradzką i łęczycką za panowania Kazimierza Wielkiego. Następna chorągiew z białym jeleniem z koroną na czerwonym polu symbolizuje ziemię lubelską. Kolejna z połową lwa i czarnego orła, tym razem na czerwonym i żółtym polu, reprezentuje ziemię kujawską. Przypomnijmy także, że Kujawy dość mocno ucierpiały z rąk krzyżaków. Były one areną poprzedniej wojny z zakonem pod koniec XIV wieku, która zwieńczona była bitwą pod Płowcami oraz kilkuletnią okupacją tego regionu. Największe powody do wrogości wobec krzyżaków musieli mieć jednak rycerze ziemi dobrzyńskiej, która była przez nich świeżo i brutalnie zdobyta. Jej symbolem była głowa brodatego starego człowieka z koroną i rogami na żółtym lub czerwonym polu. Jest to najprawdopodobniej oblicze przedstawiające Kazimierza Wielkiego, który odzyskał tę ziemię z rąk zakonu po 14-letniej okupacji. Herbem ziemi wieluńskiej była biała wstęga na czerwonym polu. Był to niewielki region, który leży pomiędzy Wielkopolską i Małopolską, dlatego też z racji niewielkiej ilości rycerzy z tego terytorium, jej szeregi wzmocnili żołnierze zaciężni ze Śląska. Co ciekawe, walczył w niej także ojciec opisującego ją kronikarza, a więc także Jan Długosz, herbu Wieniawa, który to za zasługi w bitwie otrzymał potem urząd starosty. W wymienionych tutaj chorągwiach dominowali oczywiście Polacy, jednak mogło być tam także sporo Niemców, głównie wójtów bądź też mieszczan posiadających majątki ziemskie. Kolejnych siedem chorągwi ziemskich reprezentowało terytoria Rusi Czerwonej, przyłączonej do Polski za Kazimierza Wielkiego. Poza polskimi rycerzami, którzy otrzymali tam w poprzednich dziesięcioleciach nadania ziemskie, większość ich składu stanowili rycerze i pocztowi ruscy. Pierwszą była chorągiew ziemi lwowskiej, z żółtym lwem wspinającym się na skałę na niebieskim polu. Herb ten wywodzi się najprawdopodobniej od wcześniejszego symbolu pochodzenia ruskiego. Uzbrojenie chorągwi z Rusi Czerwonej mogło nieco różnić się od tego z rdzennych terenów koronnych. Kopijnicy mogli bardziej polegać na samej tylko kolczudze, bądź też na pancerzach lamelkowych pochodzenia wschodniego. Z kolei zamiast przyłbic więcej mogło być kapalinów, bądź też wschodnich hełmów stożkowych. Dalej widzimy chorągiew ziemi chełmskiej, której herbem był biały niedźwiedź pomiędzy trzema drzewami na czerwonym polu.
Według relacji chorągiew ta miała być jedną z najbardziej bitnych i zasłużonych w nadchodzącym starciu. Symbolem chorągwi ziemi halickiej był ptak Kawka z koroną na białym polu. Kawka to w języku staroruskim Halka, dlatego też taki właśnie symbol posiadać miał Halicz. W chorągwi tej walczył jedyny wymieniony z imienia rycerz ruski, niejaki Iwan Kosuszyk, który za przelanie krwi w czasie bitwy otrzymał od Władysława Jagiełły dwie wsie. Dwugłowy złoty orzeł na niebieskim polu widniał z kolei na chorągwi ziemi przemyskiej i sanockiej. Herb ten najprawdopodobniej ma związek z osobą Władysława Opolczyka, który z węgierskiego nadania był jej zarządcą w XIV wieku. Ma ona bowiem barwy identyczne jak herb księstwa opolskiego. Co zaś się tyczy dwugłowego orła, to był to symbol pochodzenia ruskiego bądź bizantyjskiego. Wreszcie trzy ostatnie chorągwie ziemskie pochodziły z Podola, najbardziej wysuniętego na wschód terytorium korony. Przedstawiały one złote słońce z twarzą na czerwonym polu. Według relacji Jana Długosza chorągwi tych utworzono aż trzy z racji sporej liczby rycerzy przybyłych z tej ziemi. Ich szeregi mogli ponadto wzmocnić Wołosi, a więc przodkowie dzisiejszych Rumunów, którzy nielicznie zamieszkiwali te tereny, bądź też zostali przysłani przez wasala Władysława Jagiełły, gospodara Mołdawii Aleksandra Dobrego. Jest to jednak jedynie spekulacja, bowiem co do obecności pod Grunwaldem wojsk mołdawskich nie ma pewności. Czas teraz na omówienie czterech najważniejszych chorągwi polskich, które zostały wymienione przez Jana Długosza jako pierwsze. Były to Wielka Chorągiew Ziemi Krakowskiej, Chorągiew Nadworna, Chorągiew Gończa oraz Chorągiew Świętego Jerzego. Największą i najznamienitszą była Wielka Chorągiew Ziemi Krakowskiej, która była jednocześnie głównym symbolem całej królewskiej armii. Widniał na niej królewski herb, a więc koronowany biały orzeł na czerwonym polu. Ponadto sztandar miał formę tzw. gonfanonu. Jego dół był wycięty na kształt klinów, zaś do drzewców przymocowany był prostopadle. Co ciekawe, dowódcą tej najważniejszej chorągwi był rycerz pochodzenia niemieckiego, a więc niejaki Zyndram z Maszkowic herbu Słońce, którego przodkowie prawdopodobnie przybyli do Polski z Hesji. Jeżeli już jesteśmy przy kwestii dowódców chorągwi, to najwyraźniej nie było jakiegoś ściśle określonego protokołu, kim miałby on być. Czasem był to możnowładca, który ją sformował, a czasem jakiś zupełnie inny rycerz. Warto także zaznaczyć, że Wielka Chorągiew Krakowska miała charakter eksterytorialny. Wielu jej członków pochodziło bowiem spoza Małopolski. Jednym z najbardziej znanych rycerzy w jej składzie był Zawisza Czarny z Grabowa, herbu Sulima. Rycerz ten był zwycięzcą wielu europejskich turniejów, wzorem cnót rycerskich i doświadczonym wojownikiem. Przez wiele ostatnich lat pozostawał on na dworze króla Węgier, po stronie którego toczył boje przeciwko Turkom osmańskim. Pomimo tego związku z Zygmuntem Luksemburczykiem, na wieść o wybuchu wojny, Zawisza Czarny postanowił powrócić do Polski i tym samym walczyć przeciwko krzyżackim sojusznikom swego patrona. Chorągiew Nadworna, czy też Przyboczna, miała za herb tak zwaną pogoń, a więc konnego rycerza z uniesionym mieczem, w tym przypadku na czerwonym polu. Symbol ten został po raz pierwszy użyty w tej formie przez ojca Władysława Jagiełły, Olgierda, stając się wkrótce potem symbolem Wielkiego Księstwa Litewskiego. W skład chorągwi nadwornej wchodzili głównie, jak sugeruje nazwa, dworzanie, z najbliższego otoczenia króla. Byli to na przykład podkanclerzy koronny Mikołaj Trąba, późniejszy arcybiskup gnieźnieński i pierwszy prymas Polski, czy też Zbigniew Oleśnicki, późniejszy biskup krakowski i pierwszy polski kardynał. Do tego drugiego jeszcze wrócimy, ponieważ odegra on w czasie bitwy dość istotną rolę. W skład chorągwi weszli także niektórzy goście i krewni króla. Był to na przykład książę litewski Fiodor Teodozjusz, a więc syn panującego niegdyś na Wołyniu Lubarta i zarazem wnuk Giedymina. Kolejnym był młody bratanek króla wychowujący się na krakowskim dworze, a więc Zygmunt, syn Korybuta. Innym był syn księcia Mazowsza Płockiego, Siemowit Młodszy. W czasie bitwy chorągiew nadworna pozostawała bardzo blisko króla, najpewniej po to, aby władcę w razie czego ratować. Chorągiew Gończa, wbrew pozorom, nie była wypełniona gońcami. Jej nazwa odnosi się bowiem do gonitwy. Miała ona stosować taktykę harcowniczą i szybkie manewry zaczepne, aby na przykład sprowokować wroga do ataku i naruszenia formacji. Pełniła także rolę straży przedniej.
Jej symbol, a więc podwójny złoty krzyż na niebieskim polu, był osobistym herbem Władysława Jagieły, zaś po jego śmierci stał się herbem dynastii Jagiellonów. Czwartą z głównych chorągwi królewskich była chorągiew świętego Jerzego, przedstawiająca biały krzyż na czerwonym polu. Co ciekawe, zwykle krzyż świętego Jerzego miał odwrócone kolory, a więc czerwony krzyż na polu białym. Chorągiew ta składała się tylko i wyłącznie z żołnierzy zaciężnych, głównie z terytorium Czech i Moraw. W jej szeregach walczył także Jan Žižka, czeski bohater narodowy, który odegrał potem wielką rolę w czasie działania ruchu husyckiego. Warto także na koniec wspomnieć o królewskim proporcu, który w uproszczeniu był miniaturową wersją wielkiej chorągwi ziemi krakowskiej. Znajdował się on zwykle przy królu, zaś w czasie przemarszu wojsk niósł go marszałek koronny Zbigniew z Brzezia. Ten poruszał się przed strażą przednią i nikomu pod żadnym pozorem nie można było go wyprzedzać. Poza chorągwią świętego Jerzego były jeszcze trzy składające się z wojsk najemnych lub zagranicznych ochotników. Pierwsza została sformowana przez podkomorzego dworskiego Gniewosza z Dalewic. Ona także składała się z zaciężnych, jednak w tym przypadku byli to rycerze, których zaciągnął on osobiście na terenach Śląska, Czech i Moraw, gdzie miał spore polityczne kontakty. Co ciekawe, kiedy Władysław Jagiełło poślubił Jadwigę, Gniewosz z Dalewic otwarcie oczerniał młodą królową, oskarżając ją o bigamię i utratę dziewictwa z Wilhelmem Habsburgiem. Po wytoczonym mu i przegranym procesie musiał jednak te słowa odszczekać. Najwyraźniej król nie żywił jednak wobec niego urazy. Jeszcze w 1410 roku Gniewosz otrzymał z jego rąk urząd podstolego krakowskiego. Symbolem tej chorągwi jest herb Gniewosza z Dalewic, który nazywa się Kościesza. Być może zauważyliście także, że w polskiej heraldyce sporo jest tego typu prostych symboli, które prawdopodobnie pochodzą jeszcze z czasów pogańskich. Wiele herbów mogło być ewolucyjną formą wywodzącą się od tzw. tamgi, a więc prostych geometrycznych, kreskowych symboli stosowanych od starożytności przez ludy stepowe. W miarę upływu czasu te proste symbole zaczęły być przedstawiane w bardziej wyszukany sposób, przyjmując kształt strzał, mieczy czy podków. Związek pomiędzy polskimi herbami a stepowymi tamgami mógł być zauważony przez późniejszą szlachtę, która to mogła uznać to za dowód na pokrewieństwo z Sarmatami. Kolejna chorągiew wystawiona przez morawskiego możnowładcę Jana Jęczykowica składała się wyłącznie z pochodzących z Moraw ochotników. Jan przysłał ją na pomoc z racji silnych związków politycznych łączących go z dworem Władysława Jagieły. Jego herb, zwany Odrowąż, był bardzo podobny do poprzedniej kościeszy. Był on mocno rozpowszechniony nie tylko na Morawach, ale i wśród polskiego rycerstwa. Kolejną chorągiew sformował z nakazu króla jego bratanek, Zygmunt Korybutowicz. Także i tutaj na chorągwi widniała według Długosza pogoń, jednak nie wiadomo w jakich kolorach. Kronikarz informuje także później odnośnie chorągwi Witolda, iż symbol ten przedstawiany był w rozmaitych barwach. Mógł to być więc kolor niebieski, tak jak tutaj pokazałem, ale nie musiał. Co do chorągwi tej, to nie jest jasne, na jakich dokładnie zasadach zrekrutowano tą formację. Wiodąca teoria sugeruje, iż składała się ona z ochotników, głównie polskich, zamieszkujących pogranicze Polski i Litwy. Mogli to być także zaciężni. Niektórzy badacze zaliczają tę chorągiew w poczet sił litewskich, a to z tego powodu, że Jan Długosz wymienił ją i tu, i tu. Co zaś się tyczy nastoletniego wtedy Zygmunta Korybutowicza, to nie dowodził on tą chorągwią, przechodząc zamiast tego, tak jak mówiłem wcześniej, do chorągwi nadwornej. W kolejnych latach odegrał on bardzo ciekawą rolę w czasie wojen husyckich i przez jakiś czas był nawet pretendentem do czeskiego tronu. Dwie kolejne chorągwie wystawione zostały przez dwa rycerskie rody. Pierwszą była chorągiew rodu gryfów, których herbem był biały gryf na czerwonym polu. Nie należy jednak ich mylić z pomorskimi gryfitami, z którymi związku żadnego raczej nie mieli. Gryfowie, znani także wcześniej jako Świebodzice, byli jednym z najstarszych polskich rodów. Szczyt ich potęgi przypadał na okres rozbicia dzielnicowego, kiedy to mieli nawet bardzo duży wpływ na obsadzenie krakowskiego tronu. Do XV wieku ich wpływy osłabły, jednak wciąż posiadali na terenie Małopolski sporo majątków. Warto także przy tej okazji zaznaczyć pewne różnice heraldyczne pomiędzy Polską a Europą Zachodnią. Być może zauważyliście, że wiele herbów noszonych przez pokazanych tu rycerzy się powtarza.
Powodem nie jest jednak moje lenistwo i robienie kopiuj w klej, lecz historyczny fakt nieco innych zasad i tradycji. Otóż na zachodzie ród oznaczał konkretną rodzinę, posiadającą wspólnego przodka, która to dysponowała z racji tego własnym herbem. W Polsce jednym herbem posługiwać się mogło jednak wiele rodzin, nawet niespokrewnionych. Stąd też podczas gdy na przykład na terenie Niemiec było w tym czasie kilka tysięcy różnych herbów, to u nas mogło być ich około 200. Kolejną charakterystyczną cechą była popularność koloru czerwonego, który nigdzie indziej w Europie tak często w herbach nie występował. Drugą chorągwią rodową była chorągiew rodu koźlerogi, zwanego także jelitczykami. Miała ona za herb trzy skrzyżowane kopie lub włócznie na czerwonym polu. Według legendy postoczonej z krzyżakami bitwy pod Płowcami, Władysław Łokietek dostrzegł na pobojowisku rycerza przebitego trzema włóczniami, który to usiłował wepchnąć z powrotem do brzucha wywleczone na zewnątrz wnętrzności. Król miał nadać rycerzowi i jego rodowi trzy włócznie jako herb i jelita jako zawołanie. 16 kolejnych chorągwi wystawili wpływowi urzędnicy różnego szczebla i w tym przypadku na sztandarach widnieją herby tychże urzędników. Zaczynając od lewej, mamy więc chorągiew kasztelana krakowskiego Krystyna z Ostrowa, herbu Rawicz. Urząd kasztelana sprawował władzę nad grodem lub okręgiem grodowym, a więc kasztelanią, w kwestiach administracyjnych, sądowych i wojskowych. Dalej widzimy chorągiew wojewody krakowskiego Jana Tarnowskiego, herbu Leliwa. Urząd wojewody był jednym z najstarszych na terenach Polski. Początkowo dowodził on wojskami pod nieobecność władcy, później zaś mógł dowodzić rycerstwem z określonego terytorium. Z początkiem XV wieku zaczął jednak tracić uprawnienia na rzecz starosty. Kolejne chorągwie należące do wojewody poznańskiego sędziwoja Ostroga herbu Nałęcz, wojewody sandomierskiego Mikołaja z Michałowa herbu Poraj, wojewody sieradzkiego Jakuba z Koniecpola herbu Pobóg, kasztelana śremskiego Jana z Obiechowa herbu Wieniawa, wojewody łęczeckiego Jana Ligęzy herbu Półkozic i kasztelana wojnickiego Andrzeja Stęczyna herbu Topór. Kolejną chorągiew wystawił wielki marszałek królewski Zbigniew z Brzezia herbu Zadora. Marszałek był najwyższym urzędem dworskim. Miał on zarządzać działaniem dworu oraz dbać o bezpieczeństwo monarchy. Tak jak mówiłem wcześniej, w czasie przemarszu wojsk Zbigniew z Brzezia niósł królewski proporzec, jadąc przed całą armią. Kolejna chorągiew należała do podkomorzego krakowskiego Piotra Szafrańca herbu Stary Koń. Podkomorzy także zajmował się otoczeniem króla, miał jednak niższe uprawnienia niż marszałek. Dalej mamy chorągwie kasztelana Wiślickiego Klemensa z Moskorzewa herbu Pilawa oraz kasztelana śremskiego i starosty generalnego Wielkopolski Wincentego z Granowa herbu Leliwa. Starosta generalny był namiestnikiem wyznaczonym przez króla na określonym terytorium. Dalej widzimy chorągiew Cześnika Kaliskiego Marcina Zesławska herbu Zaręba. Cześnicy początkowo dbać mieli o piwnicę monarchy oraz podawać mu napoje. Z początkiem XV wieku nie było już jednak takich obowiązków i tytuł ten miał jedynie znaczenie honorowe. Kolejne chorągwie należały do kasztelana sądeckiego Krystyna z Koźigłów rodu Lis, cześnika koronnego Jana Mężyka z Dąbrowy herbu Wadwicz i podkanclerzego koronnego Mikołaja herbu Trąby. Podkanclerzy był zastępcą kanclerza, ten zaś miał bardzo ważną pozycję, sprawując pieczę nad kancelarią królewską i nadzorując politykę zagraniczną. Chorągwie zostały wystawione także przez hierarchów kościelnych, a więc arcybiskupa gnieźnieńskiego Mikołaja Kurowskiego herbu Szreniawa i biskupa poznańskiego Wojciecha herbu Jastrzębiec. Prywatne chorągwie wystawili także wpływowi możnowładcy niebędący urzędnikami. Zostały one wystawione przez Dobrogosta Świdłę z Szamotu herbu Nałęcz, Mikołaja Zakliki Kokrzewickiego herbu Syrokomla, Dobiesława z Oleśnicy herbu Dębno, Spytka z Jarosławia herbu Leliwa oraz Mikołaja Kmity herbu Szreniawa. Wyprawie towarzyszył także olbrzymich rozmiarów tabor. Tysiące koni i wozów transportowały żywność, amunicję i wszelkiego rodzaju zaopatrzenie. Wieziono także działa oraz proch strzelniczy na wypadek konieczności oblężenia wrogich umocnień. W XVI
wśród służby byli kucharze, rzemieślnicy, medycy i pachołkowie. Jeżeli nastąpiłaby taka konieczność, to służba taborowa mogłaby się bronić, jednak nie zalicza się ich w tym przypadku do ogółu walczących. Według szacunków wojska koronne wzmocnione potem przez trzy chorągwie mazowieckie liczyć mogły blisko 20 tysięcy kopiejników i pocztowych, a więc 40-krotnie więcej niż widzicie w tej chwili na ekranie. Jedna chorągiew liczyła więc średnio 500 zbrojnych, choć niektóre były większe, a niektóre mniejsze. Nie bez powodu nazywa się ten konflikt Wielką Wojną z Zakonem Krzyżackim. Była ona pierwszym starciem na tak dużą skalę od czasów poprzedniej wojny z Krzyżakami za panowania Władysława Łokietka niemal 80 lat wcześniej. W tym jednak przypadku Polacy nie tylko się bronili, lecz szykowali do śmiałej kampanii w głąb terytorium wroga.